Powiem, kryptogracze. W dniu dzisiejszy materiał poświęcony projektowi Synergy Land, czyli Action RPG, którego mogliście podglądać na moim kanale już od jakiegoś czasu. 10 października miało miejsce spotkanie content kreatorów z twórcami gry. Podczas tego spotkania zostały opublikowane treści, z którymi będziecie mogli zapoznać się już 22 października. Treści te oczywiście dotyczą najnowszego patcha. Czyli dangów. Lochy, jest to coś, na co społeczność Synergyland czeka już od dłuższego czasu. W końcu będziemy mogli sprawdzić, jak ten action RPG działa w rzeczywistości. W minioną sobotę, czyli 12 października, na moim Discordzie miało miejsce spotkanie, podium, którym pokazywałem Wam te niepublikowane wcześniej treści. Ten materiał, który w tej chwili użycie, jest zapisem z tego spotkania. W niedługim czasie więcej tego typu akcji, także zapraszam serdecznie na Discorda. Natomiast już niedługo odbędzie się również mała zabawa na moim Twitterze oraz na Discordzie, w którym będziecie mogli wygrać wejściówki właśnie na testy Synergy Land. Obserwujcie moje social media. Zapraszam i miłego oglądania. Eee, zaczynamy, bo jest godzina 17. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zanim zaczynę się rozwijać. Bardzo proszę, abyście dali znać, czy jest ok z, z głosem. Ja od razu to, to nasze spotkanie nagrywam. Witam, witam Jakuba, Newcastlera, witam Spagetmana, jest i Milten, Siemanko. O, witam, obudny niczemnik. Byku, fajnie, że zawitałeś. Jest i Dominika, cześć. Słuchajcie, jest i Crazy Cryptoman. Imano Widzę, że ludzie dopływają, godzina 17:00, ale ze względu na szacunek dla tych, którzy przyszli punktualnie, nie będziemy czekać. Także ci, którzy się spóźnią, po prostu sobie odsłuchają tą, to wszystko, co tutaj dla was przygotowałem, ponieważ jeżeli ktoś z was będzie musiał wyjść, no to nie martwcie się, całość nagrywam, wrzucę na YouTube'a i pewnie również na Twittera. Także, żebyście się nie martwili i wszystko na pewno nic z tych rzeczy, które tutaj się przekażę, nie ominie Was, słuchajcie. Jeśli USD od każdego słucham Państwa. Słuchajcie, dzisiaj materiał poświęcony Synergyland. Zanim przejdziemy do rzeczy najważniejszych, no to tułem wstępu 2-3 zdania na temat, dlaczego w taki oto sposób, a nie standardowo, a nie stream, live i tak dalej. Z kilku powodów. Przede wszystkim chciałbym troszkę rozruszać swojego Discorda. Gdzieś te spotkania na, na podium, na głosowym chciałbym realizować częściej, ponieważ jest tutaj klimat trochę bardziej kameralny. Poza tym, forma, w jaki będę Wam pokazywał to, co tutaj przygotowałem, to, co nagrałem podczas spotkania twórców, którzy zostali zaproszeni przez Synergy Land, wygląda w taki sposób, że trochę ciężko zrobić z tego streama. Tym bardziej, że jakość materiałów, które Wam przedstawię w pewnych, na pewnych etapach pozostawiają wiele do życzenia. Jest to spowodowane tym, że to wszystko było na Discordzie i na szczęście, bo myślałem, że jest to moja wina, na szczęście wina leżała po stronie Synergy Land, To znaczy osoba, która streamowała materiał, nie wiem czy miała nie miała stałego łącza, czy miała nisk niską prędkość, w pewnych momentach nie da się przez pikselozę rozróżnić cz czcionki. Natomiast samo mięcho, czyli same dangi zostały, zostały wysłane w dniu dzisiejszym przez twórcę gry w jakości HD. Ja jeszcze gdzieś tam spiołem się bardzo mocno i złożyłem tą część, którą on podesłał w ten materiał, który dzisiaj wam puszczę. Materiał trwa 9, przepraszam, 12 minut. Jest to materiał, słuchajcie, który zbiera wszystko to, co było pokazane na tym spotkaniu dla twórców yy, 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 przez Synergyland. To znaczy, w niektóre momenty musiałem wycinać z tego względu, że twórcy sobie zażyczyli, aby nie pokazywać pewne sprawy związane tam z silnikiem, jakiś tam yy, 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 z całym tym pulpitem administracyjnym, tak, tak to ujmę. No i my obiecaliśmy, że to zrobimy, ale mamy zgodę na to, żeby pokazać to co wam, to co teraz zobaczycie. Także w zasadzie jesteście pierwsi w Polsce, którzy to widzą. Materiał prawdopodobnie z tego się ukaże w poniedziałek, no bo ja w weekend staram się nie pracować, niedziela dzień święty święcić. W poniedziałek to zrobię i reszta będzie mogła sobie to zobaczyć. Zrobimy sobie tak, i z racji tego, że ja to nagrywam, to bardzo bym was prosił o rozsiącie się, weźcie sznapsa, kawkę. Posłuchajcie, co ja mam do powiedzenia, bo może część pytań, które wam gdzieś się w głowie narodziły, po prostu uzyskacie odpowiedź na to, co ja wam powiem. Natomiast zrobimy sobie na końcówce, jak ja już skończę tą rzecz, najważniejszą mówić, zrobimy otworze głosowy, i po prostu będziecie musieli wysłać prośbę o głos. Ja zakończę nagrywanie, wtedy sobie takie luźne spotkanie zrobimy. Pogadamy o tym, ponieważ wiem, że część z was w tym temacie mocniej siedzi, i też część z Was ma więcej informacji na ten temat. Też tu, nawiasem mówiąc, jeżeli coś takiego się stanie w trakcie tego materiału, co ja będę mówił, no to śmiało o tym piszcie, ja na pewno powiem. To jest też przewaga Discorda, że generalnie można sobie potem pozwolić na to, żeby w takim gronie na spokojnie sobie o tym porozmawiać i wszyscy będą na głosowym generalnie zrobiłem tak, że osoby, które mają kanał, mają rolę gamingowy weteran były to role, które ja przydzielałem ręcznie dla osób, które znałem i wiem, że nie są z kamerami to powinny mieć możliwość wysłania prośby o włączenie głosowego jak już skończę pitolić to wtedy to zrobicie i sobie pobajerzymy, natomiast osoby, które dopiero co dołączyły tą rolę zaraz będę pewnie przydzielał dobra no to lecimy, słuchajcie. Ja pozwolę ten materiał sobie puścić, ponieważ ja go składałem, wycinałem rzeczy, które nie są potrzebne. Natomiast słuchajcie, w razie... pytania zostawcie na koniec. Od razu mówię, że nie wszystko wiem, bo się przyznaję bez bicia. Bardzo mocno Synergy Land odstawiłem na bok ze względu na to, że ile można zbierać marchewki. Jestem troszkę przewrażliwiony na tym punkcie przez Sunflower Land, dlatego jeżeli się nic nie działo, po prostu moja aktywność i skupienie było przerzucone na inne tematy. Z niektórych z nich z częścią z was się spotkałem, także trzeba było farmić inne tokeny. Tak słuchajcie, będzie wyglądała gra. Ja sobie tutaj wypisałem w punktach jak widzicie, znaczy nie widzicie, bo czcionka jest do dupy, natomiast dajcie znaczy obraz, generalnie widać i, i, i materiał, który leci ponieważ to nagranie, które ja zrobię, widzicie, czcionka jest w fatalnej jakości, ale to nagranie było robione właśnie podczas tego streama. I teraz ten ekran, który nam tutaj pokazuje, mamy opcję tak naprawdę całej masy ustawień do gdzieś tam pod swój, pod swój tryb gry wykreowania i... Coś, czego wcześniej nie było. Kolejną rzeczą, którą gdzieś tam została zaimplementowana, której ja wcześniej nie widziałem w, w, w poprzednich testach, to są oczywiście tooltipy, które bardzo mocno będą przydatne dla nowych graczy. Jak widzicie, ikonka i w zasadzie jest wszędzie. Mam nadzieję, że będzie ją można wyłączyć. Prawdopodobnie tak, ale jest to związane z tym, że oni chcą mocno tutaj pomóc młodym graczom i nie jest to rzecz głupia. Znaczy, młodym graczom, którzy nie mają doświadczenia w Synergy Land. Przy każdym takim. Ciekawszym punkcie po prostu ta ikonka i jest i dzięki temu można sobie przeczytać, co w danym miejscu można z daną rzeczą zrobić. To jest uważam na plus. Spauzowałem materiał, ponieważ nie chciałbym, żeby ten element przeminął zbyt szybko, natomiast ja bym tutaj bardzo mocno chciał się na tym zatrzymać, ponieważ to jest coś, czego mi cholernie zawsze brakowało w Synergy Land. Taki workbench. Workbench, czyli nazwijmy to po polsku, nie wiem czy ktoś jest tutaj taki wiek, kto, kto pamięta technikę w szkole podstawowej. No to na technikce mieliśmy na zajęciach z techniki, prócz tego, że linijką po łapie się dostawało za to, że, się, że człowiek był niegrzeczny, to jeszcze mieliśmy możliwość pracy tokarkami i innymi takimi maszynami. co w dzisiejszych czasach jest nie do pomyślenia. Natomiast taka stacja robocza w naszej podstawówce właśnie było, było czymś, co zostało zaimplementowane do Synergy Land. Tym przedługim wstępem chciałbym wyjaśnić, że w końcu skończyło się cholerne bieganie od stacji do stacji, coś co mnie niesamowicie mocno irytowało. Nie wiem czy Was też, ale jak ja z jednego końca stacji, z jednego końca wyspy na drugą końca wyspę musiałem biec, żeby zanieść dwie deski, no to mnie szlak trafiał i to potężnie. Ten workbench, który w tej chwili tutaj widzicie, Pozbawia nas tego, i to jest coś, co moim zdaniem jest olbrzymim plusem, i cieszę się, że to zostało zaimplementowane i że to nie zostanie zmienione, ponieważ teraz, wszystkie rzeczy, które będziemy mogli, słuchajcie, sobie budować, mamy w jednym miejscu. To znaczy, idziemy wiadomo, do stacji na jeden koniec. Wyspy stawiać jakiś budynek, ale od tego momentu, jak go postawimy, mamy wszystko zebrane w jednym miejscu. I to jest dobre. Chcemy zbudować, zakolejkować 20 desek, stawiamy 20 desek. 13 drzew to stawiamy 13 drzew. Wszystko w jednym miejscu. Nie mogę tego przewinąć, bo to mówię jest nagranie. Jak, jak widzicie, nie widzicie w sumie napisów, ja też już nie, natomiast tutaj wszystko generalnie jest zrobione. Jak widzicie, stacje są zakładkami podzielone, to jest rzecz. Co o, widać tutaj, gościu Softwooda chciał wyprodukować. Rzecz niesamowicie ważna, piękna i, i ułatwiająca grę. No naprawdę ten, to wymuszenie aktywności poprzez bieganie od stacji do stacji mnie mocno irytowało. Dlatego też tą rzecz sobie bardzo mocno cenię i cieszę się, że została zaimplementowana. I ona będzie, słuchajcie, na pewno w wersji testowej już 22 października. O kwestiach szczegółowych odnośnie samego testu jeszcze na koniec sobie wam opowiem. Jak widzicie, on tutaj cały czas pokazuje te elementy, rzecz, która generalnie można omówić w 30 sekund, o nią tam omawiam trochę dłużej. Nie chcę przywijać, bo ten materiał skleiłem generalnie w taki sposób, że wszystko było gdzieś tam z tych najważniejszych rzeczy kwestii omówionych i Pokazanych. Coś, co, co, co moim zdaniem powinno być już generalnie zaimplementowane w samych testach. Jak widzicie, każda stacja tu jest. Czerwona kropka pokazuje, że nie możemy tego zbudować. Czy tam brakuje surowców, natomiast yy, odsłonięte są rzeczy, które, yy, które możemy. Jak widzicie, eliksiry, różnego rodzaju potiony. To wszystko nam się do eksploracji dangów mocno przyda. I dzięki temu yy, ta zabawa, którą za chwilę podpatrzycie, naprawdę da, yy, da Wam powinna dawać damwać, dać wam Friday i radochę opowiem wam że ja gdzieś tam jeszcze dobra z wnioskami na sam koniec po tym spotkaniu z twórcami gry znowu zaczynam grzebać w kalendarzu żeby sobie znaleźć wolne tutaj musiałem uciąć ponieważ przeszliśmy do kolejnego elementu słuchajcie coś co jest generalnie nie wiem czy widzicie znowu sobie spauzuje trade paku trade paki czcionka niewyraźna jest coś, co jest implementowane teraz chyba w każdym MMORPG. Raven Quest to miał, nie wiem czy big time, big time chyba nie, natomiast wiem, że będzie Ember Sword to miało, Synergy Land to ma. Są takie trzy RPG, w sumie trzy RPG z czterech czy z pięciu, które ja biorę bardzo mocno na, na tapetę. I, I tu wszyscy zaimplementowali właśnie trade packi. Trade packi standardowa rzecz: zbieramy m, paczkę kilku surowców i tworzymy z tego wielki trade pack. Paczkę, którą będziemy mogli dostarczać do innych miejsc. Za chwilę będzie pokazane, w jaki to sposób będzie dostarczane i jak ten cały element będzie wyglądał. I powiem Wam, że dzięki temu będziemy mogli zarabiać srebro w grze. Srebro w grze, który jest podstawowym walutą, nie jest to token, od razu mówię. Ten token, ten, ten, ta waluta w grze pozwoli nam na masę czynności. Jak widzicie, tutaj on pokazuje, jak kraftować. Można kraftować pojedyncze trade paki, można kraftować całe bundle paki. Wszystko zależy od tego, jak dużo surowców posiadamy. Szybki łyk kawy, oczywiście czarna i gorzka. Jak widzicie, ładuje nam się to do storage. Te bundle i pojemność takiego storage jest wszystko uzależnione od naszego ptaka, jakkolwiek by to brzmiało, czyli naszego, od naszego transportu. Będę się śmiał, że to jest ptak niebieski. Wiadomo, że to jest coś, co tak naprawdę będzie determinowało pojemność naszych pojemność naszych, naszych Plecaków, które będziemy mogli wykorzystywać do przerzucania tych trade packów, i teraz rzecz bardzo piękna: zobaczcie. Mapka z poszczególnymi punktami. Mamy odsłonięty tylko kawałek. Podczas progresu w grze. Będziemy odsyłać, oczywiście odsłaniać kolejne elementy, zobaczcie, kawałek, naprawdę mapki, on tu pokazuje, że to jest spory obszar terenu i w zależności od ptaka, jakiego będziemy mieli, znowu dziwnie to brzmi, ale od kuriera, tak to będę mówił, w zależności od kuriera, jakiego będziemy mieli, będziemy mieli oczywiście pojemność jego udźwig w zależności od tego, co będziemy mogli zabrać im lepszy kurier tym więcej paczek na dalszy zasięg będziemy mogli lecieć jak widzimy tutaj surowce właśnie znaczy silver będziemy mogli wykorzystywać do upgrade'owania naszego kuriera Tutaj jest chyba półtora miliona silvera także nam, pokaźna, pokaźna kasa i dzięki temu możemy dostarczać te trade paki do, do innych punktów do innych miejsc im dalej oczywiście tym lepszy, lepszy zarobek standardowo, ale również bardzo duże znaczenie ma mm, skład tych trade packów, ponieważ to jest coś, co gdzieś tam y, będzie wymagało od nas rozbudowy wyspy ponieważ każdy trade pack, każda paczka będzie zawierała określone wcześniej z góry przez deweloperów skład takiej paczki. Czyli może być to kamień, drewno i, i warzywa, a mogą to też być, nie wiem, same, same kurczaki. Jak widzicie. Y, Możemy sobie tutaj w oknie maksymalnie w zależności od kuriera przesyłać, w tej chwili tylko jeden, i jest, nie widać tutaj tego, ale w tym miejscu mamy, ile zarobimy. Czas trwania to jest rzecz bardzo ważna, czyli ja to widzę w taki sposób, że po prostu kończymy aktywność w grze. Jest wieczór, yy, siadamy w, w ciągu całego dnia, czy tam dwóch godzin gry, czy godzin. Ja tyle pewnie będę mógł poświęcić, nie więcej. Yy, ładujemy trade paki. I rzucamy na odpowiedni interwał czasu. Wiadomo, że im dalej, tym zarabiamy więcej, i interwał czasu jest dłuższy. To jest rzecz bardzo ważna. Na tym screenie, na tym okienku jest pokazane, nie wiem czy widzicie, takie strzałeczki. Są zielone strzałki, żółte, w ogóle jest bez strzałki i czerwone strzałki. Oznacza to, tak samo jak w przypadku Raven Quest, Newcastle grałeś, to, to kojarzysz. Zapotrzebowanie danego punktu docelowego na dany towar. To znaczy, jeżeli mamy zieloną strzałkę, to znaczy, że jest to bardzo towar pożądany dlatego taki trade pack będzie na nim zarobimy najwięcej oczywiście jeżeli trafimy na punkt gdzie dany trade pack nie ma żadnej strzałki to jest to takie neutralne zarobimy na nim ale niezbyt dużo natomiast czerwone to znaczy że rynek jest już przesycony danymi, danymi surowcami z tego trade packa i tutaj zbyt dużo nie zarobimy. Zaromek nadal będzie, ale niezbyt duży. I teraz rzecz bardzo ważna i godna uwagi jest taka, że na początku oczywiście w playtestach będzie to związane, znaczy oczywiste będzie za, zaimplementowane, natomiast w później... Mm, w, w początkowych etapach pełnej wersji gry będzie to wszystko stymulowane przez deweloperów, to znaczy oni będą ustalali punkty zapotrzebowania i tak dalej. Coś takiego jak y, śmiesznie brzmiący, samobalansujący się algorytm ekonomiczny w Raven Questie. Tutaj będzie ten, y, nie będzie samobalansującego się algorytmu ekonomicznego, ponieważ tak naprawdę on nie istnieje, tylko to jest pizz na wodę, fotomontaż. Y, tutaj będzie to y, sterowane przez devów. I na początku nie jest to zła opcja, oni potwierdzili, że w późniejszym etapach gry, jak już napłynie większa ilość graczy, to wszystko zostanie stopniowo i powoli przekazywane właśnie w ręce graczy, to znaczy zapotrzebowanie takich paczek przez nas będzie generowało popyt na ruch trade packów. To znaczy, jeżeli ja siedzę w stacji A i potrzebuję na przykład 5 kamienia, 10 drewna i tak dalej, no to na markecie z, im, 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 inicjuje takie zapotrzebowanie, no i ktoś inny gracz widzi, że w tej i w, w tej stacji jest to potrzebne i będzie mógł sobie wysłać. To jest rzecz dla ekonomii gry niezmiernie istotna i niezmiernie ważna, dlatego cieszę się, że to tak zostanie zrobione. Brzmi na papierze ładnie, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że diabeł tkwi w szczegółach i e, czas pokaże, jak to zostanie e, tak naprawdę. Mm, Efekt finalny się pojawi. Lecimy dalej, słuchajcie. Tutaj pokazywał jeszcze o bandlach, to znaczy, tak naprawdę rzecz pierdełkowa, ponieważ już nie mamy pojedynczej cegłówki czy pojedynczej deski, tylko mamy na, na palecie standardu europejskiego, mamy pokazane szereg cegły, kamienia czy czy szereg różnego rodzaju desek? Jak widzicie, tu jest kolejna rzecz bardzo ważna. On pokazuje tutaj, jak, jak cenne będą przedmioty, które będziemy mogli również e wydropić w dangach. Jest tutaj pokazany ten standardowy przedmiot Pearl, który jest niezbędny do teleportów. Teleporty będą mimo workbencha. To jest rzecz też istotna. No, i tutaj na tym elemencie jest pokazany kolejny aspekt, który moim zdaniem jest rzeczą ważną. I na pewno starym wyjadaczom będzie ona niepotrzebna, natomiast ułatwi robotę młodym adeptom SynergyLand. To znaczy mamy tutaj tracking questów. Możemy sobie podświetlać różnego rodzaju questy. Dzięki temu mamy możliwość yy, tak powiem wyświetlenia ich tutaj w, yy, po prawej stronie i dzięki temu możemy sobie yy, yy, mamy zaznaczone gdzie w którym miejscu trzeba dojść. Jak widzicie ten niebieski kwadrat pokazuje nam gdzie trzeba dojść. Można to wyłączyć, także jeżeli ktoś gdzieś tam takiego ułatwienia nie potrzebuje, no to zdecydowanie tą sprawę, o jak widzicie, on będzie mógł sobie to odtrackingować, zaznaczając odpowiednie miejsce i dzięki temu nie będziemy tych podpowiedzi widzieli. No i znowu jest to takie trochę ułatwienie dla, dla graczy, ale tych nowych, inaczej to wygląda w przypadku starych koni. Kolejny element, który za chwilę wejdziemy sobie do dangów, i tutaj będzie coś, co naprawdę piękna sprawa. Jak widzicie, dalej zbieraczki będą porozrzucane w, na części wyspy, chociaż też nie, nie do końca będzie to tak zrobione jak było wcześniej, ponieważ te darmowe paczki z różnymi surowcami w głównej mierze będą rozrzucone w, w dangach. łyk Czarnuli. Teraz zostanie przedstawiony element czegoś, co moim zdaniem jest takim dodatkiem, aczkolwiek cieszy, że, że coś takiego jest. Nie uważam, że jest to rzecz, która decyduje o sukcesie tego tytułu, jakiegokolwiek tytułu. Aczkolwiek osoby, które są bardzo mocno drobiazgowe, to mogłyby się do tego przyczepić, jeżeli by tego nie było. Otóż zostanie tutaj wykwipowany odpowiedni rodzaj zbroi. Mamy tutaj lekkie, średnie, ciężkie i tak dalej. Jak widzicie, ja tu akurat screeny sobie robiłem. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że w zależności od wyekwipowanej pancerza my się ruszamy szybciej lub wolniej. Jeżeli sobie założymy coś, co jest na przykład z leather, czy z skórzana odzież, no to nasza zwinność skoki, przewroty, ruch będzie generalnie szybszy. Jeżeli sobie założymy ciężki armor z jakiejś płyty stalowej, pełny, oporządzenie, no to wtedy już będziemy bardziej ociężali. To, to będzie też w grze widoczne, on tutaj pokazuje generalnie i zakłada różnego rodzaju zbroje, to jesteśmy w tym ciężkim, ciężkim armor, jak ją ściąga to z automatu i założy sobie skórzaną, to z automatu będzie zdecydowanie szybciej się poruszał i te ruchy jego nie będą takie ociężałe. Ktoś może powiedzieć pierdoła. No ale niektórych mówię może to cieszyć i jak też godnego odnotowania jest to, że zobaczcie on tutaj po wyekwipowaniu danego, danego rodzaju uzbrojenia z automatu my Mamy to też widoczne w samej grze. Jak widzicie, od razu się ikonka postaci zmienia. Jak ekwipuje sobie zbroję, no to nie tylko w tym oknie inwentory my się zmieniamy, ale również w samej grze. No to, to w dzisiejszych czasach to jest, słuchajcie, must have i nie powinni w ogóle się tym szczycić i chwalić, ale to zrobili. A ja z recenzorskiego obowiązku to wam przedstawiam i, i omawiam. Dobra, za chwilę chyba przejdziemy już do dangów. Tutaj jeszcze jakieś elementy on opowiadał, które już nie są chyba jakoś tak mocno istotne. A, na parametry też to wpływa, nie? Także tutaj będziemy w tym okienku dodatkowym z boku mieli określone parametry. To jest coś co zasługuje na bardzo duże na chwilę na bardzo duży, długi i taki pozytywny komentarz, za chwilę to się zniknie dlatego spauzuję. On się troszkę wygadał. Nie chcieli za bardzo powiedzieć i osoba, która to prowadziła, nie chciała nam powiedzieć co to dokładnie będzie, ale w pewnym momencie zaczęła się rozgadywać i została przyhamowana przez drugą osobę, bo tam chyba były ze 3 czy 4 osoby z timu. I słuchajcie, to, co tutaj widzicie, to są NFTki. Te kamienie runiczne, ja nazywam je runy. One się chyba jakoś inaczej nazywały, ale ja nazywam je runami. To są NFTki dropiące z dangów. I poszczególne NFTki, które wydropimy, będziemy mogli sobie sklepać. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery NFTki, pomniejsze klepiemy głównego NFTka. I on, mm, dokładnie Eldart, Eldart gadał, on chyba, znacie go z tych streamów, które on tam regularnie robi, gaduła niesamowita, ale fajnie chłopak opowiada i yy, o tego G-Croda zdaje się, zastąpił. Yy, nie, nie będę się opowiadał, yy, czy, czy on tam robi robotę, czy nie, w, w Spagetman, manty wiem, że tam siedzisz mocniej i Rifleman, zdaje się, jeszcze nie ma go dzisiaj z nami, yy, wiem, że on też również yy, Mocno siedział. Wracając do tematu. Te NFTki pozwolą nam wybić kolejny NFT i powiem Wam, że on się tutaj bardzo mocno zahamował i powiedział, że ostatni NFT, ten najcenniejszy NFT, będzie czymś dużym. Także tutaj bym się bardzo mocno trzeba było teraz grindować i eksplorować ten, te testy, ponieważ się okazuje, że. Nie będzie zbyt dużo czasu. 22, 23, 24, 25, czy 4 dni, powiem wam, że tutaj trzeba będzie przycisnąć te NFT. słuchajcie, ten ostatni NFT mówi, że będzie bardzo ważnym NFTkiem. I tyle. I został zgaszony, wyciszony, i tak naprawdę nie wiemy, co, co dalej. I tak to zostawię. Natomiast mocno się na tym skupił i był mocno podekscytowany. Zakładam, że tu będzie, nie wiem, nie wiem, co to będzie. No i słuchajcie, przechodzimy do. Clou, tak naprawdę. Zobaczcie, jak wyglądają danki, bo tutaj będziemy mieli kilka minut pełnej napażanki. Ja ben, będę wam po kolei omawiał te rzeczy, które sobie dziś tam wypisałem i spamiętałem. Eee... Nie wiem, czy, pa, czy kojarzycie grę. Eee... Dwa lata temu był taki eee... teścik wypuszczony na takim. Na głównej stronie gry można było ściągnąć sobie eee... wersję demo, właśnie ten, ten element walk. I powiem wam. Eee... Mechanizm odbywania walki się nic nie zmienił. Dalej się poruszamy myszką, tak jak się poruszaliśmy. Klepiemy po prostu przeciwników lewym, przyciskiem myszy. Jak widzicie, dalej zbieramy surowce i przedmioty. To jest rzecz bardzo ważna. Ale zobaczcie. Ci z Was, którzy oglądali streamy na moim starym dziadku komputerze, widzieli, jak dobrze zoptymalizowany jest tutaj kod gry i widać, że Unreal Engine w wersji 5, ten silnik Unreal śmiga naprawdę elegancko. no Ja bym się tutaj do niczego nie przyczepił. Ja na swoich średnich ustawieniach kompa jestem zachwycony tym, co Synergy Land prezentuje, jeżeli chodzi o poziom graficzny. Jeżeli ktoś z Was ma mocniejszego i dana ultra, no to wydaje mi się, że w tej chwili jest to jedna z piękniej, z najlepiej wyglądających gier w przestrzeni Web3. Można to tylko porównywać do takich gigantów jak Star Atlas, mówię o tej wersji, która śmiga na silniku Unreal. Również Illuvium można do tego porównać. Big Time, no pod pewnymi względami pewnie też, chociaż kreska graficzna mnie bardziej podchodzi od, do Synergy Land. No i polski projekt Star Heroes też graficznie raczej topka. I tutaj wydaje mi się, synergy stoi, w, śmiało może stawać szwanki z tymi tytułami. Bardzo mocno przypomina mi to Baldur's Gates ze starych czasów. No i Diablo. Diablo, który gdzieś tam teraz jest na topie, to można sobie porównać. Jak widzicie, są też skrzynki z różnego rodzaju sprzętem. Rzecz bardzo ważna. Tutaj ta grafika zdecydowanie lepsza jest, no bo to w dniu dzisiejszym zostało dosłane przez szefa, także wygląda to ok. Rzecz kolejna, jak widzicie, po prawej stronie jest mapka. Powiem Wam, że te dangi są naprawdę mocno rozbudowane i mocno rozproszone. Jest to coś, co. Jest to coś, co moim zdaniem podniesie trochę regrywalność samego tytułu, ponieważ się okazuje, że my mamy określony czas na to, żeby to skończyć. Jak widzicie, na środku ekranu jest pasek postępu do przywołania bossa w, samej, w samym dangu. Mamy na to 30 minut, i to jest rzecz, która. Z jednym z Was się może spodobać, drugim nie, ponieważ troszkę się tutaj trzeba będzie śpieszyć. Na początku testy to ja bym raczej podchodził po kilka razy. Tym bardziej, słuchajcie, że z informacji uzyskanych od devów wiemy, że to co zbierzemy w dangu, jeżeli zginiemy, nie tracimy. Na czas trwania testów nie tracimy. Prawdopodobnie w finalnej wersji będzie tak, że gdzieś tam to zostanie zmodyfikowane. I element ten ulegnie zmianie w taki sposób, że będziemy podnosili karę. I powiem Wam szczerze, nie jest to do końca głupie. Chociaż z drugiej strony, yy, też trzeba się liczyć z tym, że jeżeli, nie wiem, na tydzień czasu zbieraliśmy surowce na jakąś fajną zbroję, żeby ubić bossa. No to nie wyobrażam sobie, żeby podejmowane próby w dangach powodowały, że ja za każdym razem to będę tracił. Można to jakoś fajnie rozegrać nie wiem, typu powrotny teleport że sami z niego korzystamy powrotny teleport po prostu się poddajemy w dangu i tracimy nie wiem, trochę złota, na przykład taka kara nie? albo, albo część, część, część surowców, które mamy w plecaku, ale niekoniecznie zbroję. Także to jest rzecz, rzecz którą pewnie jakoś rozwiążą. Wydaje mi się też, że. Jakaś kara w takim dangu musi być. To znaczy, nie może być tak, że wchodzimy, farmimy przez 15 minut, zbieramy surowce i za każdym razem wracamy, wracamy i zbieramy te surowce w 100%. Bo nie byłoby to dobre dla ekonomii gry. Ale mówię, no w tych szczegóły już jakoś tak głęboko nie chcę wchodzić, ponieważ to może być różnie rozegrane. Natomiast widzę, że mają to raczej przemyślane. Zobaczcie, że nie mogę zoomować. Nie wiem, czy można zoomować. Nie pytałem o to. Natomiast na wyspie nie można zoomować i tutaj pewnie też nie, natomiast jak widzicie te, o wypadła runa, jak widzicie gdzieś tam te animacje tych ciosów przeciwników i samego naszego głównego bohatera, no, wyglądają satysfakcjonująco i ja bym się tutaj też do niczego nie przypierdzielił, no, jest to po prostu coś co, co może tak wyglądać i ja jakichś oczopląsów nie oczekuję. No pewnie ktoś, kto tam gdzieś tam może ma mniej lat i siedzi teraz tych topowych MMOsach i klikaczach ze starego rynku gamingowego, to napatrzył się na Diablo. To tutaj musi być, wiecie, fajerwerki pełną gębą. Myślę, że w późniejszych etapach gry będą nad tym też pracować. A jak nie, to nie muszą, bo mnie to nie jest potrzebne do niczego. Zobaczcie ważną rzecz. Przeciwnicy w prawym górnym rogu mamy podświetlone czerwone kropki, także nie będą dla nas zaskoczeniem. Możemy się przygotować, uleczyć. To jest też bardzo ważne. W tej wersji tego gameplayu z dangów nie do końca to widać, natomiast w tej takiej starej roboczej, którą jest, która jest mocno rozpixelowana, którą Wam mogę też pokazać. Jeżeli już będzie zgoda, to ja po prostu chętnym osobom Wam, wam wyślę, bo tam jest z komentarzem po angielsku tego ledarta. Jest sporo rzeczy pokazane, jeżeli chodzi o wytrzymałość naszego bohatera. Tutaj na chwilę się zatrzymam. Zanim powiem o wytrzymałości bohatera, chciałbym wrócić na 10 sekund wstecz. Żeby wrócić się do przodu nie da. O cholera jasna. Bo wiecie co, tutaj jest taki element, który bardzo mocno. O. sobie spauzuję. To, co jest widoczne przy Windzie, taki niebieska poświata w niebieskim mm, koksowniku. <laughs> nie wiem, czy jak życie yy, starego nie kojarzą. Yy, w, przy, w niebieskim koksowniku, słuchajcie, to jest taki yy, checkpoint, to znaczy, jeżeli zginiemy teraz, yy, to nie jest tak, że przykładowo, Dank ma 3-4 poziomy, bo, bo one będą rozbudowane, to nie jest tak, że to jest wszystko i na, na jednym poziomie. Jeżeli na którymś sposobów yy, zginiemy, to cofa nas do ostatniego yy, checkpointu. To jest też rzecz bardzo ważna. Też nie jest tak, że możemy zapisywać sobie w każdym miejscu. Cofa nas do checkpointu i dzięki temu nie straciliśmy progresu wcześniejszego. Przykładowo cały dunk składa się z pięciu labiryntów. My zrobiliśmy cztery i w piątym zginęliśmy. No to możemy wrócić do wioski, uleczyć się, nie wiem, wziąć więcej potionów i ruszamy od tego checkpointu. Także to jest też rzecz ważna i godna uwagi. Uważam, że to jest must have w dzisiejszych czasach. No, i on dalej tutaj eksplorował, yy, eksplorował te dangi. Rzecz najistotniejsza, która powinna y, Was najbardziej zainteresować, pasek postępu na samej górze. Jak widzicie, yy, boss. Postęp do przywołania bossa. Nie tylko jesteśmy ograniczeni czasem, ale nasz, naszym głównym celem. No, chyba, że ktoś po prostu wchodzi w dangat, żeby nazbierać surowce. Można to robić, tylko od razu powiem, że dangi będą miały ograniczoną energię tutaj. Nie naspamujemy się, od razu powiem, i będzie to w taki sposób, że po prostu osoby, które wchodzą, będą musiały zapłacić w energii. Nie wiem jeszcze dokładnie jak to będzie wyglądało, czy jakąś konkretną ilość energii będziemy musieli przeznaczyć na to, że wchodzimy do całego danga, czy nasza aktywność w dangu będzie zżerała nam poszczególne elementy energii, nie wiem, czy tam punkty energii. Natomiast musimy wiedzieć, że naszym głównym zadaniem zmieścić się jest w tych 30 minutach i zabić tyle NPC-ków, tyle przeciwników, żeby ten pasek postępu nam się zapełnił. Zapełnienie paska postępu jest kluczem do sukcesu, ponieważ naszym głównym celem, oprócz oczywiście eksploracji i zbierania surowców, będzie przywołanie głównego bossa. I za chwilę on tutaj tego głównego bossa przywoła i no, oczywiście pokonanie tego bossa. Pokonanie tego bossa jest tak naprawdę celem samym w sobie, jeżeli chodzi o dangi, ponieważ on dropi najważniejsze i najistotniejsze. Rzeczy. Na razie jeszcze o nim nie będę mówił, za chwilę sobie do niego yy, dojdziemy. Jeszcze kilka elementów, jeżeli chodzi o same dangi. Rzecz bardzo ważna: trybu kooperacji w tej chwili jeszcze nie będzie. Wszystko to, co tutaj widzimy, będzie dostępne tylko w single player, jeżeli chodzi o, yy, o wersję testową i jeżeli chodzi o wersję mainetową, no to wiadomo, że my tam będziemy musieli mieć koopa. Będzie to dostępne w późniejszych etapach gry oni w tej chwili nie są w stanie się wyrobić na testy żeby był koop, wersja kooperacyjna natomiast będzie wersja single na razie także tutaj jedyne co to sobie możemy siedzieć razem i pitolić na głosowym nawiasem mówiąc jeżeli będziecie będzie większa ilość chętnych ludzi no to ja tutaj też zrobię w zakładce RPG MMORPG zrobimy sobie o poczekajcie, zrobimy sobie pokój dla tego tytułu, będziemy mogli siedzieć na chwilę spauzowałem, ponieważ tu jest taka skrzynka, ogólnie skrzynka, która się mieni ona świeci takimi dodatkowymi fluorescencyjnymi światełkiem i powiem Wam, że to jest też istotne i ważne, ponieważ prócz standardowych skrzynek z surowcami, z, ze srebrem, z kasą, ze złotem no to my będziemy również mogli trafić na takie bonusowe skrzynki te skrzynki zawierają zdecydowanie Lepsze surowce, jakieś tam sparki, różnego rodzaju eliksiry, i tak dalej. Jak widzicie, otwieranie takich skrzynek, takich surowców zdecydowanie nam pomoże w zebraniu lepszych surowców, które są niezbędne do wykucia lepszej zbroi. I to jest też taki dodatkowy motywator, bo tak naprawdę chodzi tu o to, żeby zbijać jak największą ilość, coraz to lepszych bossów, ale bossów nie pokonamy. W tej wersji alfa tego nie ma. O, zobaczcie, on już tu przywołał bossa. Będziemy tutaj walczyć z bosem. Jeszcze na chwilę spozuję. W tej wersji, którą tutaj prezentuję, nie ma tego, natomiast w tej roboczej, którą Wam nie pokażę, bo ona była bardzo mocno rozpikselowana, było bardzo wyraźnie zaznaczone, on nam to pokazywał i widoczne, że Nasza wytrzymałość w walce z NPCami jest cholernie mocno zależna od zbroi, którą przywdziejemy, to znaczy jeżeli mamy pierwszy, no to początkowe NPC-ki idą łatwo, ale wchodzimy coraz to głębiej w dangi. Drugi, trzeci poziom i tam już naprawdę nie jest tak łatwo jak na tym filmiku, który teraz tutaj widać. Trzeba odskakiwać. Te wszystkie ciosy mają obszarowe, szczególnie są graficznie pokazane, gdzie uderzenie nastąpi. Trzeba będzie unikać tych obszarów. Bardzo mocno się trzeba będzie tutaj zaopatrzyć w potiony, które my również będziemy musieli sobie wykraftować na wyspie. Także ta... Te testy będą wymagały od nas nie tylko aktywności w dangach, ale również aktywności na wyspie. I bardzo mocno będzie nasza przeżywalność zależała od armora, który sobie wykraftujemy. Początkowy T1, to tam początkowe dangi zrobimy, ale wyższe bossy. Wyszczę yy, mocniejsi przeciwnicy pokonami, poradzimy sobie z nimi tylko wtedy, jeżeli będziemy mieli lepszy armor, a ten trzeba będzie wykraftować. Także tutaj, taki wiecie, system naczyń połączonych, co jest rzeczą bardzo ważną i istotną. To już jest chyba boss, bo on go już przywołał i yy, powiem wam, że ten. Yy, chyba nie. Tak, ten boss atakuje. O, on o, o, odskakuje Różnymi, m, różne sekwencje ciosów, ma. Yy. Za chwilę. O, ten mi się strasznie podoba, jak widzicie, taki obszarowy, który się rozchodzi. Trzeba uciekać z tych obszarów, ponieważ te ataki zabierają bardzo dużo punktów życia. Nawet widzicie, pasek na dole tutaj podczas testów szybko mu schodził. Trzeba było się leczyć eliksirami. No tu oczywiście na potrzeby tego nagrania gość ma 100 eliksirów. Nie wiem, jakie będą koszty wytworzenia tych 100 eliksirów. Może być jeśli na przykład się okazać tak. Że my słuchajcie. Do danga nie mamy co iść z 10 z 15 eliksirami, tylko trzeba mieć na wejście już 50 sztuk, a żeby je wykraftować te 50 sztuk, na przykład trzeba poświęcić 2 dni energii, żeby to, to zrobić. Tu oczywiście. tak trochę popuszczam, wodzę fantazji, ale tak to powinno wyglądać. No i final boss został zabity. I teraz rzecz bardzo ważna i bardzo piękna. spauzuję tutaj, ponieważ to może nie być widoczne w tej części. Tej roboczej jest. Zobaczcie, tutaj mamy znowu. Y, możemy sobie zlutować, czyli podnieść surowce różnego rodzaju. Mamy runy, które są NFTKami, dzięki którym możemy wybić sobie NFTki. Jeszcze o ich użyteczności za dużo nie wiemy, ale nie wiemy też, czy tymi runami możemy handlować. Czy już wybitymi NFTKami pełnoprawnymi, końcowymi, które składają się z kilku run, czy będziemy mogli hand handlować. Y, nie wspominali o tym, znaczy nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie mogli, ponieważ. Wpadło tam taki, padł tam taki zwrot, że te elementy typowo web 3 gamingowe zostaną zaimplementowane w późniejszym terminie, czyli on miał na myśli zarówno token, zarówno NFT, i tak dalej. Natomiast rzecz niezmiernie istotna tutaj słuchajcie, w Dangach będą dropiły jaja do PETów. I najważniejsza rzecz jest taka, że różnej rzadkości nie tylko Common Uncommon, ale legendary Mythic również że to jest dodatkowy bodziec do tego, aby tutaj to eksplorować. Jest to rzecz bardzo ważna i bardzo istotna, ponieważ nasze, nasza eksploracja właśnie w dangach to będzie słuchajcie nie tylko surowce, ale przede wszystkim będziemy musieli łapać te łapać te, te jaja, zbierać te jaja, ponieważ to będzie wypadało losowo. Jaki będzie drop rate czyli prawdopodobieństwo wydropienia tego wszystkiego no to, to już tak naprawdę trzeba by DW pytać nikt nam tego nie powiedział i pewnie nie powie można się tylko domyślać, bo tak naprawdę trzeba by przeanalizować rynek, i w tej chwili masa ludzi dużo grała i dropiła pewne przedmioty ważne. No to nie mogą pozwolić sobie, żeby rynek został zarzucony dropem tych surowców najistotniejszych tych NFT-ków, na przykład SOE, tak? czyli ten przedmiot, który jest tam potrzebny do, do budowy teleportów czy, czy, czy do, do rozwoju. Kolejna rzecz, która jest niezmiernie istotna, która niesie ze sobą wiele konsekwencji, o których za chwilę opowiem, jest alt, yy, altar. Yy, ołtarz. I teraz zobaczcie. To, co wydropiliśmy w dangu, wrzucamy sobie w ten ołtarz i możemy sobie craftować poszczególne NFTki. Ale bardzo istotna rzecz jest słuchajcie, taka. O na tym miejscu, na pewno je kojarzycie, altar, w Force. Jest to miejsce, w którym będziemy mogli tego, tej czynności dokonać. Tylko my będziemy potrzebowali, słuchajcie, ja tutaj sobie pozwoliłem wrzucić, otworzyłem sobie pytania, bo myślałem, że będzie to widać, ale niestety na tym nagraniu nie widać tych pytań, które są tutaj zadawane, ponieważ oni część z zespołu tutaj odpowiadała na te pytania. Niestety ja wam będę musiał to opowiedzieć. Nie widać tego podglądu. Nie mogę tego wyłączyć, bo to jest na nagraniu. Rzecz naj, najistotniejsza, słuchajcie, my będziemy musieli posiadać specjalną y, energię do tego, aby kraftować te przedmioty, kraftować te, y, te NFTki. Każdy run, który zdobędziemy, będziemy mogli w tym y, ołtarzu sobie tutaj wykraftować, ale będziemy zużywali energię specjalną, która, słuchajcie, nam się odnawia nie tak szybko. Będziemy mogli sobie ją załadować różnego rodzaju potionami, które również będziemy mogli wykraftować czy tam eliksirami, które będziemy mogli wykraftować w, na naszej wyspie, ale również będziemy mogli tutaj poświęcić surowce, nie surowce, tylko przedmioty typu zbroja tarcza hełm, dzięki czemu parę tych punktów tego, tej energii będziemy mogli uzyskać. To jest coś, moim zdaniem, co jest rzeczą ważną i istotną, ponieważ to pokazuje, że mm, te przedmioty, które będziemy produkować, Rynek nie zostanie nimi zalany, bo ja sobie wyobrażam, że, te przedmioty, że tymi przedmiotami, tym całym elementami wyposażenia, również będziemy w późniejszych etapach mogli handlować. I one nie będzie tak, że zostaną, rynek zostanie zarzucony i z tymi przedmiotami niższego tieru nic nie będziemy mogli zrobić. No, na szczęście nie, ponieważ będziemy je mogli spalać do tego, aby kraftować nft -ki. To jest cholernie ważna rzecz. I tak naprawdę, jeżeli taki mechanizm nie zostałby zaimplementowany, że niskiej rzadkości nft się walają po całym rynku i nic z nimi nie można było zrobić, no to byłaby kaplica. A przez to, że my możemy je spalić do energii, aby tworzyć kolejne nft no to jesteśmy w domu, bo tak naprawdę... Cały czas te przedmioty będą potrzebne. Ma to bardzo duże konsekwencje i znaczenie, nawet dla, przede wszystkim dla ludzi, którzy wchodzą, wejdą do gry za pół roku, ponieważ ta, te przedmioty ciągle będą potrzebne. To znaczy, wchodzi grupa wczesnych graczy, takich jakimi my jesteśmy, w zasadzie wy. Zaczynamy grindować, i za 2-3 miesiące, no, my już generalnie nie, nie będziemy tracić czasu na produkcję tych niskotierowych przedmiotów, bo nam nie będzie, szkoda nam będzie energii. Ale to jest miejsce, słuchajcie, dla młodego narebku, nowych graczy, którzy wchodzą w system. Którzy tracą swój czas, monetyzują go właśnie w taki sposób, że tworzą te popierdulkowe przedmioty, które będą mogli sprzedawać starym wyjadaczom, którzy siedzą w grze już pół roku, na przykład, i my nie będziemy tracić czasu, energii na to, żeby. Energii w grze, mówię o tej energii, którą na produkcję tych, tych przedmiotów niskotierowych, a po prostu na rybek młodzi gracze będą, będą to robić. Ja tak to w taki sposób widzę i mam nadzieję, że to tak zostanie rozwiązane, no bo dzięki temu te nisko poziomowe przedmioty cały czas będą dawały, mówiąc kolokwialnie, pracę każdemu graczowi, który wchodzi. Nie jest to miejsce i czas i etap, na którym moglibyśmy w ogóle cokolwiek wspomnieć o jakimkolwiek zarobku. Od razu mówię, nic nikt z Was, nikt z was do, tego, do tej kwestii tak nie podchodzi. Gry Web3 nie są do zarabiania, to jest pierwsza i podstawowa rzecz, każdy niech sobie to wbije w głowę. Natomiast yy, o monetyzacji naszego czasu to są kompletnie dwie inne rzeczy. Yy, na pewno yy, coś takiego będzie, ale nie w tej chwili o tym rozmawiać nie możemy. Ponieważ no nic tutaj tak naprawdę nie jest wiadomo z tej kwestii, i wydaje mi się, że gdzieś tam to dopiero wyjdzie w kolejnych etapach, kolejnych wersjach. Ważna rzecz, słuchajcie, jest taka, że, że to jest wersja testowa, która, która będzie trwała 3-4 dni. Kolejne testy będą wchodzić w niedługim czasie. Istotne jest to, że. Progres po tej, po tej rzeczy, po tych testach zostanie wykasowany. Prawdopodobnie 100% zostanie wykasowany, ale tutaj wielki znak zapytania, ponieważ nie jestem do końca pewny, czy na pytanie odnośnie zdobytych NFT-ków, czy one przechodzą, ale wydaje mi się, że w tych testach jeszcze one nie przychodzą. Natomiast nie łapcie mnie za słowo, ponieważ muszę się upewnić. Wydaje mi się, że, że niekoniecznie. Zosta one, one będą przechodzić. Prawdopodobnie ta wersja zostanie całkowicie wykasowana, złajpowana i dzięki temu mm, tak naprawdę traktujemy te parę dni jako, yy, jako taki element, który możemy sobie po prostu potestować. Yy, tak to wygląda, słuchajcie. Yy, myślę, jeszcze sobie zerknę szybko na notatki. A, jeszcze zapomniałem o, o kilku kwestiach. Yy, takie może pierdółki, ale w samych dankach będzie bardzo mocno w samych dangach będzie bardzo mocno yy, 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 ułatwić, zaimplementowany taki system yy, dźwięku przestrzennego. To znaczy, jeżeli będzie jakaś skrzynka bardzo cenna, to ona będzie sobie pikać i będzie pikać sobie w taki sposób, że będziemy mogli, im bliżej będziemy danej skrzynki, tym ona będzie pikać yy, w specyficzny, głośniejszy sposób. Dzięki temu łatwiej będzie nam nawigować w tych dangach. Także yy, tutaj ten element audio będzie taki, yy, takim elementem, znaczy taką częścią, która nam pomoże yy, w orientacji. No, i oczywiście im głębiej w las, tym w las mówię, w Danga, tym więcej różnorakich przeciwników NPC-ków mocno zróżnicowanych nie tylko pod względem wyglądu, ale również wytrzymałości, to jest to, co powiedziałem na, na samym początku. I tyle słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o te rzeczy, które gdzieś tam przedstawiono nam w, w, tych, w tym elemencie, który się odbył w czwartek. I tym streamem chciałem wam to wszystko przekazać. Jak tylko się dowiem o kolejnych rzeczach, to na pewno dam wam znać. Wiem, że będę miał do rozdania trzy klucze, jeżeli chodzi o dostęp do gry. 22, 25 będą testy. Od razu powiem, że będą upoważnione osoby, które posiadają badge, posiadają landa i posiadają synergiany. Jeżeli ktoś z Was nie posiada tych wymienionych przeze mnie rzeczy, również będzie miał szansę dostać się na testy, ponieważ każdy z twórców otrzyma po trzy takie klucze, trzy takie wyjściówki. Ja oczywiście w pierwszej kolejności z oczywistych względów Chociaż jeden, dwa przeznaczę dla moich wspierających, jeżeli będą chętni. No i to, co jedne albo dwie sztuki, rzucę na konkursik, na taką zabawę na, na Twittera. Także obserwujcie mojego Twittera. Ja tam na pewno te kwestie wam przekażę w odpowiednim czasie. Nawiasem mówiąc, wszystkich moich wspierających oraz posiadaczy mojego autorskiego NFT-ka zapraszam na mojego Discorda. Tam jest specjalna kategoria, gdzie będę się z wami kontaktował w tego typu akcjach. Także podsumowując, 22-25 hmm, będą te kwestie związane z, yy, z testami. Część z nas będzie miała dostęp i tyle. Yy, ta, tak to wygląda. Dobra, jeżeli chodzi o leaderboardy, kwestia leaderboardów jakoś mocno nie była rozwijana, bo tutaj jest pytanie z czatu. Kwestia leaderboardów nie była jakoś mocno rozwijana, aczkolwiek nie pominą jej, natomiast nie chcę tutaj się spagetman wypowiadać o szczegółach, ponieważ mogę Was wprowadzić w błąd. Trzeba po prostu stwierdzić temat mocniej. Mamy jakieś 10 dni, ponad półtora tygodnia do, do, do testów, także myślę, że ten element zostanie jeszcze na pewno mocniej opisany. Teraz jest czas słuchajcie na, na pytanka. Mówię tutaj do ekipy z czatu, także jeżeli macie to dodawajcie to szybko na czacik. Ja je przeczytam i odpowiem, jeżeli znam odpowiedź, jeżeli nie, to będziemy zawijać do brzegu, a Was osoby na, na Discordzie, na podium jeszcze się nie rozłączajcie, bo odblokuję Wam głosowe i po prostu na, luz, na luzaku porozmawiamy sobie o kwestiach, które Was nurtują. Nie chcę słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to oddawajcie. Czy coś wspomnieli o starterpakach? Nie, nie wspomnieli. Ten element starterpaków też mnie strasznie drażni, ponieważ nakupowałem tego ustrojstwa jak głupi copek i myślałem, że będę cwańszy niż system i zrobię flipa. Na kilku zrobiłem, ale myślałem, że się obłowie ładnie, a ledwo co na zero, może z lekkim zarobkiem wyszedłem. Także o starterpakach nic nie wspominali. Ale dobre pytanie zadam u nich na Discordzie, ponieważ tam też jestem i, i, i się podpytam. Pagetman pisze, że będzie podobno 15 nagród. Że zrobią trzy leaderboardy w różnych kategoriach. Top 5 osób. Słuchajcie, no, mam nadzieję, że tak będzie, tylko jeżeli o nim chcą nagrodzić 15 osób, no to słuchajcie, mam nadzieję, że ilość nagrodzonych będzie współmierna i pro, proporcjonalna do ilości aktywnych w testach. Ponieważ no, sami wiecie, że marketing Synergyland kuleje. Zobaczcie, że w przypadku konkurencji, czyli Ravenquesta, aktywnych graczy było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, natomiast Synergy Land aktywnych graczy podczas testów idą tylko w setki i sobie, no, jeżeli się okaże, że gra nie wiem tysiąc osób, a oni nagrodzą tylko nie wiem piętnaście, to, to trochę mało. Mam nadzieję, że te leaderboardy będą bardziej zróżnicowane. Dobrze, żeby były, ponieważ muszą motywować ludzi do tego, aby je testować, aby grać, ale no mam nadzieję że to będzie proporcjonalnie. Jeżeli Synergy Land złapie hype'a, a istnieje szansa na to, że złapie, te testy złapią hypa, tym bardziej że na tym spotkaniu było twórców chyba z kilkudziesięciu, ze 20 ponad osób było. Był tam, słuchajcie, również między innymi Kagian, czyli jeden z czołowych twórców yy, zachodnich, który gdzieś tam porusza się w tej przestrzeni gamingowej. No to jeżeli on to zacznie szilować, to naprawdę może tutaj ruch być. To też, to też słuchajcie mocno yy, będzie zależało od tego, jakie będą nagrody. No jak nie wiem, jak tutaj będzie. Słuchaj, no nie wiem. Yy, Raven konkurencyjny RPG, Raven Quest obiecał tylko yy, UD nagrody, czyli obiecał tokeny, której wartości w zasadzie jeszcze nie ma yy, i tam grało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jeżeli Synergyland zrobi tak samo, i obieca zrzut tokenów, tylko że, widzicie, tylko, że widzicie tutaj tokeny, widzicie, rozumicie, tutaj tokeny już są wylistowane i one szoruj, i cena tokena szoruje glebę. Jeżeli oni od, <laughs> nie mogą zrobić nagrodą pulę tokenów, ponieważ bez użyteczności tokenów, słuchajcie, tak naprawdę ich wartość jest zerowa i nic nie znaczy. Jeżeli oni wrzucą to w pulę nagród jako tokeny, to nie przyciągnie graczy, mi się wydaje. Zobaczymy jak będzie, no mamy jeszcze parę dni, także potem będziemy oceniać. Kolejne pytanie. Był jakiś zarys roadmap, kiedy alfa, kiedy beta, kiedy event dangi zapowiadali na czerwiec, nie dowieźli. Kuba, nie chcę tutaj wprowadzać błąd, coś tam wspominali, ale jest co. Nie chciałbym tutaj rzucać terminów. Quarta ostatnio oczywiście wpadał tutaj kilka razy z ust twórców, ale mówię, na razie się nie chce, nie chce się Tutaj wychylać z jakąś konkretną datą, bo wprowadzę w błąd. A nie chciałbym, żeby to poszło w eter. Sprawdzę, upewnię się i, i, i dam znać. Robię jakieś ruchy związane z tymi wydarzeniami, to znaczy zakup Synergyland i tak dalej, nie licząc ostatnich dni. Słuchajcie, podobno pompka na token SNG już była. W zasadzie możemy sobie szybciutko jeszcze sprawdzić, póki idzie nagranie. Weźmiemy sobie DEX Cleaner, sprawdzimy sobie, jak wygląda kwestia samego, samej ceny tokena, ponieważ. Ci z Was, którzy są ze mną dłużej, to wiedzą, że ja gdzieś tam już jednego flipa na cenie tokena zrobiłem. Udało nam się fajnie na nim zarobić. Znaczy, fajnie, w zależności od tego, jaką kto paczkę kupił. Natomiast SNG podobno ruch tokena był. Yy, zaraz sobie sprawdzimy. No bo płynność jest tragicznie niska. Słuchajcie, 20 transakcji, 4,5 tysiąca dolarów, wolumen obrotu, no to. Słuchajcie, niestety, patrzcie, interwał, interwał dniowy, jednodniowy. Jeżeli patrzymy sobie w okresie maj, maj 23, a teraz, no to my jesteśmy dalej poniżej mułu w Bagnie. Poniżej mułu w Bagnie. Ale jeżeli sobie przybliżymy sobie ten wykres, no to widzimy, że informacja o dangach. Na początku października, czyli drugi, trzeci, była gleba pełna. Było odbicie lekkie, tak? Było te kilkadziesiąt procent odbicia. No, jeżeli ktoś się załadował na tym poziomie i tutaj sprzedał, no to już był z, z, zarobiony, ale zobaczcie, za dużo nie mógł kupić, ponieważ kupujących było 8, sprzedających 12, wolumen obrotu 4000. tysiące. Także odpowiadając na pytanie, nie robiłem żadnych ruchów w tokenie, jest tu bardzo duże ryzyko, jeżeli ktoś chce zaryzykować, to proszę bardzo, nie zaryzykujecie raczej na potężnych ilościach, na, na, na dziesiątkach tysięcy dolarów, natomiast jeżeli ktoś tam chce rzucić 50 dolarów i wyciągnąć 60, to się może pobawić. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, ponieważ ja na inwestowaniu znam się jak final poezji Ja tutaj słuchajcie bardziej liczę na cenę NFT Ponieważ jak wiecie ja tutaj jestem w landy troszkę załadowany I czekam aż to aż ta kwestia Ruszy Kolejne pytanie z czatu czy podali coś o utility tokena sng czyli z tego tokena no niestety O użyteczności tokena nie było mowy Powiedzieli że zdają sobie sprawę że są to że jest to gra web3 i ten aspekt będzie mocno rozbudowany, ale nie na tym etapie. W późniejszych częściach, testach będzie to bardziej wyjaśniane, i tak dalej. Tak to wygląda, słuchajcie. Dobra. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, które nagrywam i pójdą do nagrania na YouTube to dajcie, a jeżeli nie, to będziemy ten element zamykali i za chwilę was dopuszczę do głosu. To możemy sobie jeszcze popitolić chwilę. Także słuchajcie, kwestie Synergy Land tak wyglądają. Zostało nam 10 dni, także będziemy jeszcze mogli zebrać kilka informacji, które będą nam mogły pomóc w podjęciu decyzji, czy warto w tych testach brać udział. Moim zdaniem, znaczy inaczej, moim zdaniem, to jest wszystko subiektywna ocena i opinia. Ja na pewno będę w te 4-5 dni starał się to pograć, chociażby po to, żeby te dangi zobaczyć, bo naprawdę pod względem graficznym i gamingowym wygląda to sympatycznie, znośnie i fajnie. Wszystko oczywiście w zależności od tego, kto ile ma czasu. Mam nadzieję, że nie zrobią znowu tak, że trzeba będzie wyspy grindować od samego początku. Gdzieś tam na polskim czacie, na oficjalnym Discordzie, starzy wyjadacze rzucają pomysły deweloperom, aby, nie wiem, na przykład pozwolili rozpocząć od rozbudowanej już jakiejś wyspy na jakimś etapie. Dzięki czemu jakoś mocno nie musielibyśmy też skupiać się na tej wyspie, tylko raczej przez pół dnia coś rozbudować, pobudować. I dalej będziemy eksplorować dangi. Myślę, że, może, wezmę znaczy myślę. Nie skreślili tego od razu, powiedzieli, że przeanalizują te, te pomysły. Także to by też było bardzo mocno pomocne, i dzięki temu skupilibyśmy się tylko na samej eksploracji dangów. Ci z Was, którzy nie mają żadnego asetu, a będą chcieli potestować grę, obserwujcie mojego Discorda, tutaj na pewno będę rzucał informacje, i mojego Twittera tam również. No i taką zabawę zrobimy, te klucze będę mógł rozdać, prawdopodobnie zrobię tak, bo będę miał trzy klucze, jeden dam, rozdam moim patronom Kto tam będzie chętny, jak będzie większa ilość chętnych, to, to zrobię to sprawiedliwie Natomiast reszta pójdzie na zabawę na, na Twittera, także ktoś z Was na pewno to przytuli Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o Synergy, o informacje, o Sneak Peek Sneak Peek z tego, co w czwartek miało miejsce Czekamy na wersję testową 22-25 października. Dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia z razem. Trzymajcie się, czołem gracze.